Nietypowy gość, Szewach Weiss, był ambasador Izraela w Polsce, akurat jest pan w Polsce. Dzień dobry, więc dziękuję, dobry, że pan przyjął moje zaproszenie. Niedawno się ukazała książka, taka książka wywiad z panem pod tytułem Pamiętam i do tego jeszcze wrócimy, ale na początek chciałbym pana zapytać, czy nie jest panu smutno, przykro, że rok 2019 nie będzie w Polsce rokiem Marka Edelmana? Tego nie wiedziałem. A w tym roku przypada setna rocznica jego urodzin. Ja rozumiem. Nie wiem z jakiego powodu. Wyjaśnić? Tak. No tutaj są takie przepychanki, można powiedzieć, między jedną partią a drugą, bo Platforma Obywatelska oskarża partię rządzącą, że zablokowała uchwałę w tej sprawie. Z kolei Prawo i Sprawiedliwość odpowiada, że projekt uchwały wpłynął za późno, już miesiąc po terminie, po regulaminowym terminie, okay, kiedy to... można. Ale z kolei Platforma Obywatelska mówi z kolei, że jednak dużo wcześniej wpłynął ten projekt uchwały, tylko nie wiadomo, co się z nią stało. Jest Więc smutno. Taka dziwna sytuacja. Jest mi smutno. Powiem, że z kilka powodów. Pierwszy powód z osobistej znajomości z Markiem Edelmanem. Teraz profesor Marek Edelman był w permanentnym konflikcie z ruchem sionistycznym i on, wyjeżdżając do swoich przyjacielów, do Izraela, miał tam swoich kolegów z powstania w getcie warszawskim, Civia Lubetkin, Antek Zuckerman i w ogóle. I on przyjeżdżał. I oni stworzyli kibuc w Izraelu, ale oficjalny Izrael go nie przyjmował, ponieważ on nie był sionistem, on był bundystem. Ale dlaczego panu przykro jest, że nie jest w ten sposób jakoś uhonorowany w Polsce? On był super patriotem polskim. Z jakiego powodu? On postanowił, jako bundysta, ich ideologia była, my jesteśmy Polakami z pochodzenia mojżeszowego. My chcemy dalej żyć w Polsce jako część narodu polskiego. My jesteśmy socjalistami, socjaldemokraci. My będziemy dbać o autonomię kultury żydowskiej, język jidysz i tak dalej. My nie chcemy, sionizm nas nie ciekawi, tu jesteśmy setka. Właśnie on powinien być wspólny bohater wszystkich Polaków i takim on był. On został tutaj. On był bardzo związany też z Solidarnością. On popierał i jemu nie mogli zrobić krzywdy, bo jednak bohater, wicekomendant powstania w getcie warszawskim. Ja go się pytałem, Marku, dlaczego ty nie byłeś komendantem? Twoja grupa była największa. Mówimy o setkach walczących, nie więcej, bunt. To on powiedział, bo Mordechaj bardzo chciał. Okej, okay. I szkoda. Mordechaj Anielewicz. Zapytam jeszcze o sprawy teraz bieżące, bo Polska ma nowego ambasadora w Izraelu, Marek Magierowski się nazywa, były dziennikarz i też były rzecznik pana prezydenta. Zna pan? Znamy, tak. I czy to jest właściwa osoba na właściwym miejscu? No ja nie jestem doradcem Biura Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, ale z punktu widzenia izraelskiego, z punktu widzenia osobistego, wydaje mi się, że on jest właśnie właściwym człowiekiem na właściwym miejscu w konkretnym, trudnym czasem. Bo jednak ta ustawa o nowelizacji, pierwsza, druga deklaracja stworzyła napięcie między krajami, między narodami. Mówimy o ustawie o IPN. Tak, teraz trzeba sobie dać radę w takiej sytuacji. Z jednej strony w Polsce jeszcze żyje taka elita polskich Żydów, inteligencja, że ma bardzo związana z ambasadą, że się cieszy tym faktem, że już 30 lat mamy odnowione stosunki na dobrym poziomie, że stosunki między państwami są okej, że stosunki między narodami idą w kierunku pojednania w tej sprawie. Powiem, że ja też dodałem jakąś cegiełkę. To była moja misja i wszystkich ambasadorów Izraela w Polsce. Więc on, mnie się tak wydaje, że on ma ciężką pracę i on to robi bardzo mądrze. Jeśli można, jeden dyplomat może dać innemu komplement, powiem to. No to komplement. A czy jeszcze w Izraelu mówi się o tej ustawie? Część mówi, że była niepotrzebna. No pan też mówił, że była niepotrzebna. Ja mówię dalej. Teraz
ona już nie jest w centrum porządku dnia. Może tutaj życie zwyciężyło? Przecież cały czas mówiąc o tej ustawie, ja miałem tyle spotkań jednak z Polakami, z liderami, z wszystkich stron politycznych. Rozmawiałem w tej sprawie z prezydentem i z jego doradcami. Nie tylko. Miałem w tej sprawie kilka wywiadów. Robert Mazurek, dwa wywiady i tak dalej. Teraz o konkurencji pan opowiada. Nie szkodzi, my mówimy tak ogólnie. Miałem kilka wywiadów w tej sprawie. Znaczy, nie mieszałem się, bo ja jestem, już nie jestem na służbie ambasadorskim, ale ja czułem, że ona jest niepotrzebna. Powiem to krótko bardzo. Dlaczego? Każdy Żyd na świecie, każdy inteligentny człowiek wie dokładnie, że nie było polskich obozów za głowę. Wie dokładnie, kto ich stworzył. Wie dokładnie, kto tam mordował. Wie dokładnie, że te 600 tysięcy morderców, którzy pracowali w tych fabrykach śmierci, nie byli Polakami. I wie, że było dość dużo Polaków, ofiar faszyzmu. Także była jakaś wspólnota duchowa między ofiarami. Było też zjawisko przykry, tragiczny, że ofiary zrobili krzywdę ofiarom. Ja mówię o szmalcownikach i tak dalej. Ale mówiło się przeważnie o sprawiedliwie wśród narodów świata. Że to jest szczyt odwagi, że naród polski jest dumny z tym, ile ludzi takich było w tym szatańskim świecie. Czyli można zaczęli, a od te czasu odstały, zaczęli mówić o szmalcownikach. Także. Ale rozumiem, że napięcie opadło. A czy teraz jeszcze o Polsce się mówi? Teraz się mówi trochę w nowym kontekście. W jakim kontekście? Ale właśnie? Co znaczy w Izraelu się mówi? Ja chcę. W Izraelu się nie mówi tak bardzo o tym. Życie dynamiczne, strach czasami, wojna na południu, rakiety, napięcia, Judea Samaria nie bardzo spokojnie, na północy nie wiemy, co będzie z Syrią, jak ona będzie wyglądała, co będzie z Hezbollą. Są problemy gospodarcze, chociaż gospodarka idzie bardzo dobrze. Jest codzienność polityczna związana z problematyką historyczną, głęboką, teologiczną, kościół, państwo, znaczy synagoga, państwo. Czyli przyspieszone wybory w Izraelu teraz na tym tle. Na cały czas, prawie większość wyborów w Izraelu to na tym tle. I to jest ostra kampania? Bardzo ostra. Ja powiedziałem na granicy dzikości. Ja się czasami wstydzę z tej kampanii. Używają całą broń i obrażają jeden drugiego. Czyli to kampania już jest bardzo brutalna. I będzie gorzej. Myślę, te wybory będą za 3 miesięcy. To wygląda, że z dnia na dzień jest gorzej, bo premier jest w napiętej sytuacji. On już rządzi czwartą kadencję. Stworzyła się atmosfera królewstwa Benjamina Netanyahu, tak? Że on jest jedyny, że jest zdolny właśnie rządzić, bo on jest bardzo odpowiedzialny w sprawach bezpieczeństwa, zna się w sprawach polityki zagranicznej. Także nawet ci, że krytykują go, tak jak ja, tak jak moja partia socjaldemokratyczna, co do tych spraw nie mamy lepszych odpowiedzi w teraźniejszym czasie. Kto wygra, pana zdaniem? Według sondażów sprawa wygląda tak, że każde oskarżenie, premier jest pod śledztwem, czy sprawy nieprzyjemne, on jeszcze nie jest winny, tylko sąd może postanowić, kto jest winnym, a dopóki sąd nie postanowi, każdy człowiek w demokratycznym społeczeństwie jest ma prawo być niewinny. Ale jednak to jest w centrum wiadomości, codziennie, od rana do nocy, ale ujawia się coś takiego, że te wszystkie krytyki, ataki ze strony opozycji na Benjamina Netanyahu, dodają mu codziennie na sondażach jeszcze jeden mandat. To zna, ale to nie jest zjawisko izraelskie też. Coś ale on wygra ostatecznie? Sam nie może wygrać. Znaczy, u nas trzeba wygrać, trzeba stworzyć koalicję. 61 posłów minimum. Mamy parlament jednoizbowy, Knesset, 120 posłów. Jak skupić 61 posłów minimum? A 61 to nie jest wygodnie, bo to wszystko zależy wtedy od jednego posła. On ma szansę wygrać. Ale nie powiem teraz dokładnie, że to jest pewna sprawa, bo tak jak w Polsce, w Izraelu jest bardzo coś podobnego. W Izraelu opozycja szuka lidera. I ja znam jeszcze jeden kraj, że niby szukają lidera. Powrócę do tej książki, o której wspomniałam na samym początku. Mogę? Tak. Podziękować pięknie Kamili Dreckiej.
bez niej ta książka by nie była taka, jak jest. Autorka tego wywiadu, wywiad Rzeka. I wydawnictwo literackie, że zgodzili się wydać tą książkę. Kamila Drecka, dziennikarka wieloletnia Telewizji Polskiej, trzeba nawet powiedzieć. Nawet Januszu, mężu Kamili, bo on, ja wiem, że tak duchowo on to bardzo popierał. Pisarz, Janusz Anderman. Tak. Więc to jest bardzo, bardzo chcę im podziękować. To była dla mnie... Powiem tak, człowiek starzeje się, ja mówię o sobie. Każdy się starzeje. Nie, ale każdy ma inne tempo, chociaż to jest ten sam czas. Bo każdy ma inny czas do końca swego, więc ta książka, tam są powtarzalne sprawy też co do mego życiorysu, ale z perspektywy większej, głębszej, szerszego doświadczenia. To jest bardzo ciekawa książka. Ja nie będę tutaj udawać, że przeczytałam ją od dechy do dechy, jak to się mówi. Ja ją niedawno dostałam i przyznam się, że no, przeoczyłam, że była taka premiera. Biję się w piersi, a powinnam też, bo to jest bardzo ciekawa książka. I ja jednak tam dostrzegam dużo goryczy. Także w odniesieniu do ustawy o IPN, bo pan powiedział o sobie tak, stałem się fałszywym przyjacielem, nie jestem już potrzebny. Te słowa wypowiadają ludzie z jakąś zaciekłością. To było nieprzyjemnie, bo tak, moja służba ambasadorska w Polsce była wybrana przeze mnie. Panie redaktor, może sobie wyobrazić, że mały Szewach Weiss, tak. Ucieka z Polski z rodziną w 1946 roku po pogromie w Kielcach i uciekło wtedy prawie 100 tysięcy Żydów z Polski z powodu strachu, po prostu strachu. No i jakoś po długiej drodze dojeżdżam do mojej ojczyzny, pierwsze, rodzice później. Z jednej strony z ogromną tęsknotą do Polski, do natury, do kolorów, do słońca i do śniegu. Do Karpatów, do tych gór, do wszystkiego. Nie znając prawie języka polskiego, ale będąc zakochany w ten dźwięk, wiedząc, że to jest bardzo bogaty język, czując to, kiedy słuchając rozmowy między moimi rodzicami, całkiem na inny świat wyjeżdżam. Jednak wracam. Wybieram sobie w roku 2001 tą służbę. Miałem różne możliwości. Na przykład Berlin. Odrzucił pan taką propozycję. Panie wie, na moim stanowisku bardzo wysokim w Izraelu wtedy otwierają się różne możliwości. No mógł pan by wybierać. I wybrałem sobie Polski właśnie na podstawie tych sentymentów i tych pamięci. Ja nie ukrywam, że już wtedy będąc dzieckiem miałem w sobie tożsamość żydowską, izraelską, taką trochę nową, odnawia się państwo, ten cały etos odnowienia państwa, ja jestem związany z tym jako uczeń w szkole rolniczej, potem w armii. To mnie zaskoczyło, że pan był traktorzystą. To mnie zaskoczyło. I kariera jako, kariera jako sportowiec i kariera akademiczna. I coś nas łączy, pan też był radiowcem. Tak, 7 lat. No i był pan chyba gwiazdą. Mieliśmy w ten sam fach, tak. W każdym razie, jednak ja nie przyjechałem do Polski, ja jakośkolwiek wróciłem. Teraz, na jakiej podstawie? Już na początku w Jedwabnem, na mojej przemowie powiedziałem, tam właśnie, w tym okropnym miejscu, powiedziałem, że ja znam inne stodoły też. To jest kluczowe zdanie, żeby zrozumieć moje podejście do mojej misji. Taka metafora. Tak. I prawda. Było bardzo dużo Polaków, że pomagali Żydom. Była część obojętna. Zresztą Polacy też pomagali pana rodzinie. Nas uratowali. Mnie, moją rodzinę. Ja tutaj rozmawiam z panią redaktor tylko z jednego powodu. Ponieważ pani Lasotowa, pani Potężna, rodzina Góralów tam gdzieś w Borysławiu postanowili nas uratować i to groziło im karą śmierci. Przecież tego nie można wymazać. Nie? I to ma być przykład. To ma być kierunek. Właśnie ta studoła ma być kierunkiem pojednania i efektem pedagogicznym, kulturalnym na przyszłość i na pojednanie między naszą młodzieżą. Przecież tyle lat, tyle pokoleń byliśmy razem. Szkoda wymazać tą historię. Szkoda, nie powinniśmy wymazać tą historię. Także
z tego punktu widzenia w jednych gazetach, dziennikach, nawet nie pamiętam, jeden z dziennikarzy oskarżył mi, że ja jestem w ogóle tu agentem Mossadu. Boże mój, że ja to specjalnie zrobię, że ja się cieszę, że ta ustawa się ujawiła, bo wtedy mogę krytykować Polaków. Jaka bzdura, jakie głupstwo, jakie zło. I to mi bardzo obraziło. To nie, a ja... To było jedyne słowo takie. Ja myślę, że było jeszcze kilka Polaków, że się obrazili. Myśleli, że ja zawsze usprawiedliwię Polskę. Nie zawsze. Jest dyskusja. Są sprawy na stole. Trzeba położyć na stole. Właśnie ludzi, narody, że chcą dojść do katarazisu wspólnego i chcą dalej żyć dobrze i chcą pamiętać te dobre epoki i części naszej wspólnej historii, powinni położyć wszystko na stół. Idziemy dalej. W dobrym kierunku. W tej części też są pytania od słuchaczy. I słuchacz Bronisław pyta, który według pana rząd Izraela w historii był najlepszy w relacjach z Polską? Trudno powiedzieć, bo każdy rząd Izraela starał się od 1989 roku stworzyć dobre stosunki, wrócić do normalizacji dyplomatycznej, używać tą normalizację dyplomatyczną na rzecz zbliżenia się, pojednania, wybaczenia i na rzecz dalszej dyskusji, co było. Ja już nieraz powiedziałem, cytując profesora Israela Gutmana, że nasza historia nie chce być historią i wasza też. Ona jest częścią codzienności. Ona się ujawia na pierwszych stronach, na komunikatach politycznych, wszystkich dziennikach, tygodnikach, czasopismach i książkach. I to ciekawe, to jest głębokie, bo to historia narodu polskiego, tragedia narodu polskiego w XX wieku, nie tylko, i nasza jest bardzo związana, bo to było tu Niemcy sobie wybrali Polskę jako miejsce wygodne logistycznie, bo mieli tutaj Żydów, mieli materiał na swoje morderstwo. Materiał, tak. Mieli miliony Żydów i mogli przywieźć z innych krajów też. No a cała Europa współpracowała z Niemcami. Więcej niż Polska. Polska nie współpracowała z faszyzmem, z rządem faszystowskim. Byli tacy, pewni, ale ogólnie mówiąc, broniła się ile mogła. Oczywiście, że tak. I jest kolejne pytanie od słuchacza, tym razem dotyczące polityki wewnętrznej, właściwie sytuacji wewnętrznej w Izraelu, właśnie a propos Netanyahu. To jakim cudem jest premierem Izraela wciąż i dlaczego od samego początku żadne z oskarżeń o korupcję nie zakończyło się procesem skazującym? Takie padają pytania. Pierwsza sprawa, powiem to z punktu widzenia prawnego. Mam rekord akademiczny w tych sprawach, bo zajmuję się prawem, przeważnie prawem administratywnym i politologią, ale też prawem samym. Procesy takie badania trwają długo. Bo to nie są wyraźne sprawy. To są podejrzenia na granicy przestępstwa. Może jakby inny człowiek, jakby nie był premierem, to by doszli do tego szybciej. A, czyli jednak... Znaczy ja bym powiedział, że osoba premiera ma to też znaczenie. U nas odwrotnie, nie wiem jak to w Polsce. Jeśli ktoś jest podejrzany z liderów, czy z ważnych ludzi, czy z celebrytów, tam policja działa bardzo ostro, żeby dać przykład, że to jest państwo demokratyczne. Że nie ma świętych krów, jak to się mówi. Nie ma. Myśmy mieli niestety już premiera w więzieniu i prezydenta w więzieniu. Z tego punktu widzenia ta procedura jest na bardzo wysokim, zawodowym, dokładnym i demokratycznym poziomie. Także to potrwa czas. Czy on wyjdzie z tego winny? Nie jestem pewien. Mogą być różne wyjścia. A dlaczego on jest taki popularny? On jest właśnie dlaczego jest? To jest związana sprawa. To są też fale światowe. On jest popularny, ponieważ podejście prawicowe, narodowe zostało podejściem popularnym w kraju po tyle pechach. Podpisaliśmy umowę pokojową z Yasserem Arafatem w Oslo. Ja miałem zaszczyt osobiście być na tych spotkaniach. Spotkałem się 6 razy z Arafatem, kiedy jeszcze na mój premier kochany, świętej pamięci Yitzhak Rabin żył. On został ofiarą tych prób pokojowych. Jego zamordował faszysta izraelski.
Więc była nadzieja, ta nadzieja coraz mniejsza, bo nie udało się Jaserowi Arafatowi jakoś upanować się i rządzić na nas. I naprawdę ten terror się rozwinął, potem odwet i znowu to się nie kończy. Nadzieja, potem ta wiosna narodów na Bliskim, znaczy bezpieczeństwo stało się najważniejszą sprawą i mniej obywatelów izraelskich wierzą, że to jest w ogóle możliwe w tym pokoleniu. To jest jedna. Druga sprawa. Demografia. Dużo religijnych Żydów, że w ostatnich pokoleniach adaptowali podejście nacjonalne, patriotyzm, nie tylko religijny. Jest dużo takich, 4 partii polityczne, religijne. Teraz ogromna migracja z Rosji, że część z nich, inteligencja, jednak czuję myśli po putinowsko trochę, co do używania siły czasami przesadzającej. Znaczy, wszystko się zmienia, a socjaldemokracja ma ogromny problem na całym świecie. Czyli to, że nastroje społeczne są takie, że ta koniunktura po prostu sprzyja premierowi. Ale to nie jest tylko w Izraelu, moja droga. To jest fala światowa. Myśmy, będąc kiedy w świecie, że siły liberalne rządziły, socjalliberalne, socjaldemokratyczne. A teraz? Teraz jest fala światowa Robin Hoodzka. Znaczy, lider pomaga zwyczajnym ludziom, podnosi honor, daje im jedzonko, daje im 500+, w Izraelu 800+, w Stanach daje im pomoc pracownikom, która jest potrzebna, bo socjalizm zaniedbał te klasy. To jest wina socjalizmu też, zaniedbał te klasy. Ludzie zatęsknili za silnym przywództwem, po prostu. Teraz, i tak. Reguły demokratyczne zostały, wybory są, ale używając te wybory, ludzie wybierają liderów z tego kierunku. Powiedziałem, to jest Robin Hoodizacja demokracji i to jest światowe zjawisko w Izraelu. Jeszcze jak? Nie tylko w Polsce. Tak, ale to jest jeszcze w ramach demokratycznych. Są wybory. Bo my czasami przesadzamy histerią. Wow! Każdy, który nie jest socjaldemokratem czy to dyktator. Liberałem, jest faszystem. Ale to i my psujemy. Używając taki słownik polityczny, my psujemy. Bo trudno dojść wtedy do dialogu poważnego. Jednak w każdym kraju jest bardzo szeroka elita, która nie jest automatycznie w centrum czy na lewej stronie. Część tej elity jest też na prawej stronie, a nie czynią potrzebna elita, zwyczajny człowiek. Ma swoją inteligencję naturalną, on wie dokładnie, ja pamiętam w jakiejś książce dawno, The Modern Democratic State, pamiętam teraz, kogo napisał, on tam pisze o tym, że człowiek dokładnie czuje, dokładnie każdy człowiek, w jakich butach on chodzi, on to czuje, czy oni są ciasne. I to jest ta mądrość naturalna człowieka, na podstawie tej mądrości stworzyliśmy w ogóle system demokratyczny. Jeszcze chciałam pana zapytać, czy w izraelskiej prasie toczy się dyskusja na temat muzeum, które ma powstać, jak rozumiem, konkurencyjne dla Muzeum POLIN. No teraz mówimy o Muzeum Getta Warszawskiego. Ono ma powstać do 2023 roku, z tego co pamiętam. Szersza niż... O ustawie IPN, tak? Tak. Przeważnie w dzienniku Haaretz. Dziennik Haaretz ma specyficzne miejsce w kulturze politycznej, w ogóle w kulturze w Izraelu. On był stworzony dawno temu, 80 lat. Jeszcze stworzył go redaktor, dziennikarz, właściciel, jeszcze będąc w Berlinie, ale Haaretz on stworzył w Palestynie w 1922 roku. Czyli rozumiem, że Rodzina to jest bardzo... Szokienow. Czy to jest opiniotwórcze bardzo jest dziennik, tak? Dziennik na bardzo wysokim poziomie. Z punktu widzenia dziennikarskiego wszystko, kultura, literatura, sztuka, architektura, muzyka. Czyli solidna kinoka. Firma, tak? Tak. I oni mają też wydawnictwo bardzo ważne. No i to jest gazeta, że ma podejście liberalne, klasyczne, nie lewicowe. Teraz, ponieważ lewica straciła swego etosu socjalistycznego,
prawica odebrała to od lewicy, zajmuje się sprawami socjalnymi, to zostały sprawy takie jak konstytucjonalizm, sąd, liberalizm, wartości praw człowieka, praw kobiet, tym się zajmuje teraźniejsze centrum i lewica. No i w tym dzienniku oni zajmują się właśnie też historią i tą sprawą też. Dlaczego tak znalazło się w takim centrum zainteresowania? Tam się zdarzyło coś osobistego, że się przetłumaczyło na, wróciło na ogólne sprawy. A czy zna pan profesora Daniela Blatmana, który ma być właśnie, takim głównym historykiem tego Muzeum Getta Warszawskiego? Mój bliski przyjaciel. To jest historyk z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie, nie tylko. On pracował w Instytucie Yad Vashem. Ja miałem zaszczyt 7 lat być prezesem Instytutu Yad Vashem po mojej służbie politycznej w Knesecie. No, my się znamy bardzo dobrze. Ja pamiętam nawet, że jeden z pierwszych moich wywiadów w Polsce związany z Holokaustem, on przetłumaczył na hebrajski, nie znając jeszcze wtedy polskiego języku, ale miał pomoc i tak dalej. Jak bardzo dobrze znam. Teraz on się zgodził być dyrektorem historycznym tego muzeum. Bo kto inny będzie dyrektorem, natomiast będzie takim głównym historykiem. Teraz tak. I spotkał się z zarzutami, że będzie takim listkiem figowym dla tej władzy. To muzeum jest podejrzane w Izraelu jako chęć rządzącego rządu w Polsce stworzyć coś innego niż Muzeum Polin. Z różnych powodów. Ale coś czy te podejrzenia są... podkreśli walce w getcie i wspólną walkę Polaków i Żydów w getcie i po zlikwidacji getta. Było coś takiego, ale nie tylko coś takiego było. I ujawiło się jakieś podejrzanie, że tu będzie próba podobna do ustawy nowelizacji IPN-u, prawa ustawy IPN-u, próba zmniejszyć albo trochę wymazać tą część niesympatyczną ze strony Polaków, że walcząc przeciwko Niemcom, mieli też czas mordować Żydów. Powiem tak o różnych szmalcownikach. Ale czy pana zdaniem takie obawy są uzasadnione, czy jednak zdecydowanie na wyrost? Powiem szczerze, że to już jest na granicy histerii, nie tylko historii. W tym czasie wszystko razem, każdy jest podejrzany. Właśnie jest potrzebny czas spokojny, w którym historycy różni, przecież historyk nie jest też neutralny, dadzą sobie radę. My mamy ogromną odpowiedzialność, naprawdę, wszyscy. My chcemy dalej dobrze żyć. Naród żydowski, naród polski ma tyle wspólnego. Powiedziałam, nasze szczęście w Polsce. To, że tyle lat mogliśmy tutaj żyć, stało się nieszczęściem nie przez Polaków. Stało się nieszczęściem przez Niemców i polskim nieszczęściem. Tutaj dwa narody, że byli ofiarą. A potem ofiarą. Przez komunistów. I więc w tym kontekście powiem szczerze, że to musi przejść. Trochę się uspokoić. Teraz jak będzie wyglądał ten muzeum, zobaczymy. No to dopiero, zobaczymy, tak, nikt no to nie wie jeszcze kilka lat, ale też... Ale co pisze Blatman w jego artykule? On się broni, on odpowiada swoim przyjacielom z Yad Vashem i historyku. Jego ostatni artykuł był bardzo ciekawy, on powiedział tak. Trzeba patrzeć się na tą sprawę w ogólnym kontekście. Wojna. Jak cierpieli Polacy? Jak cierpieli Żydów? Jaki wpływ miał ten dziki świat, którego stworzyli Niemcy? Że każdy może być ofiarą, że człowiek staje się muchą, że można pistoletem zabić tak przypadkowo Bruna Schulza, że można spalić potencjalnych nobelistów, że można spalić 1,5 miliona dzieci żydowskich i tak dalej. W ten świat, na tym tle, jak to wyglądało i na tym tle porównywalnie
zbadać dokładnie też, dokładniutko stosunki polsko-żydowskie z Armią Ludową i z Armią Krową, dokładniutko na tym szerszym tle. Jeśli on to zrobi, to będzie bardzo dobra praca. Czyli pan raczej kibicuje temu przedsięwzięciu, tak można powiedzieć. Ja nie kibicuję nikomu, dopóki nie widzę wyniki. Czyli pan czeka po prostu... Ja jestem człowiekiem nadziei, ale nie, już miałem tyle niespodzianek nieprzyjemnych. Nie kibicuję, ale można wyjść z tego dobrze. Pytanie jeszcze od internauty. Czy dopuszcza pan oskarżenia? Dość nietrafne, jak określa to nasz słuchacz, internauta, amerykańskich Żydów dotyczących wiceministra Andruszkiewicza. Nie wiem, czy w Izraelu to zostało dostrzeżone w jakiś sposób, że wiceministrem... Pani mi przypomnie, bo ja już... Wiceminister Andruszkiewicz, nowa postać w rządzie, wiceminister cyfryzacji. Tak. W przeszłości, niedalekiej przeszłości, prezes Młodzieży Wszechpolskiej, no ona ma takie, a nie inne konotacje. Przed wojną ta organizacja była, można powiedzieć, o takim zabarwieniu również antysemickim. No teraz jest nieco inną organizacją, została wskrzeszona w 1989 roku. To jest sprawa moralna bardzo poważna. My się zajmujemy grzechami narodów, tak? Ile Polaków, ile szmalcowników polskich było, ile antysemitów? Ja się zajmowałem przeważnie sprawiedliwie wśród narodów świata, bo chciałem iść w tym kierunku. Bo czułem, że to jest kierunek na dobro. Chciałem przekonać ludzi, że powinni być dumni z nich, wziąć przykład, chociaż to jest niemożliwe, bo to jest niemożliwa odwaga, to jest szczyt sprawiedliwości. To są moi rodzice. Ci, że uratowali nas, to są moi rodzice. Ja mam podwójnych rodziców, tak, i nie tylko ja. Teraz sprawa jeszcze osobistego człowieka, jednego. Można też oskarżyć, przypomnąć mu jego przyszłość i na tym tle krytykować go dzisiaj i śledzić go dalszym ciągiem. Powiem ogólnie, ja nie znam tego człowieka. Człowiek może też przejść osobisty katarsis. Trzeba mu dać na to szansę. To jest po żydowsku. Nasze święto Jom Kippur. Cały naród stoi w kolejce w synagogach, modli się, żeby Bóg wymazał mu grzechy i dał mu nową szansę. Jest coś w tym. Życie na tej ziemi jest krótkie. Trzeba dać człowiekowi nową szansę. Nie, każdemu. Ja bym nie dał nową szansę Eichmannie czy Hitlerowi. Są sprawy, że tam... Ja jestem przeciwko karze śmierci, ale tam nie ma innej kary. Bo jak się nie używa tą kary śmierci, to znaczy, że cała struktura karna wygląda nieproporcjonalna. Jak człowiek dostanie za jakieś małe przestępstwo 3 lata, człowiek, który jest odpowiedzialny na morderstwo 6 milionów Żydów, tak jak Eichmann, logistycznie, to ile lat można mu dać? 1000 lat, ale on żyje mniej. To są, ale ja mówię, nie mówię o człowieku, że... Nie, był mordercem i tak dalej. Należał do ruchu. Był antysemitem i to antysemityzm to jest paskudna choroba, epidemia, brudna, brzydka. Tak jak rasizm, tak jak ksenofobia. My wszyscy powinniśmy walczyć przeciwko temu na dobro ludzkie, na dobry świat, na pokój. Ale nie znając tego człowieka, ja bym powiedział, że człowiek przeszedł tymczasem samooczyszczenie. Jeszcze będąc dorosłym, doszedł do wniosku, że to nie był dobry kierunek. I tak naprawdę ja bym dał takim ludziom szansę na dobrą sprawę. I to jest puenta naszej rozmowy, że każdy, albo prawie każdy, zasługuje na drugą szansę. Nie każdy, ale dużo ludzi. Bardzo dziękuję. Szewach Weiss. Mogę jeszcze jedno zdanie? Jeszcze jedno, tak. Ja temu wielu lat miałem wypadek samochodowy i używam zawsze każdą audycję żywą, żeby się zwracać do kierowców. Moi kochani, mężczyźni i kobiety, młodzież, jedźcie ostrożnie. Życie jest bardzo, bardzo ważne. I każde nieszczęście jest potem nieszczęściem dla całej rodziny. Dziękuję. Proszę. Były ambasador Izraela. Dużo, dużo dobrego w tym roku życzę. Dziękuję pani serdecznie.